No dzień dobry koledzy. Niesamowicie się cieszę, że znowu mamy okazję zobaczyć się tutaj. Cieszę się, że Remigiusz, że jesteś dzisiaj z nami. Mateusz, super, że masz chwilę na to, żeby siąść z nami wspólnie do Ewangelii, porozmawiać na temat, tym razem Ewangelii Jana. Mieliśmy okazję przez ostatnie kilka miesięcy przeglądać sobie, studiować, badać Ewangelię Marka. Dzisiaj przyszła kolejną Ewangelię. Będziemy ją analizować troszeczkę inaczej niż tę wcześniejszą, ponieważ wtedy, że tak powiem, podążaliśmy za tym rytmem opowiadania. Teraz spróbujemy troszeczkę w inny sposób podejść do tej Ewangelii, przyglądając się poszczególnym tematom, poszczególnym wątkom. Ja też chyba chciałbym naprawdę z głębi serca zachęcić wszystkich tych, którzy nas słuchają, do tego, żeby poświęcili trochę czasu przed tym studium na to, żeby się pomodlić, ale też, żeby właśnie spędzić trochę czasu z Bogiem, ponieważ no, mamy to głębokie przekonanie, że ten czas spędzony nad Słowem Bożym, on ma też swoje znaczenie dla naszej duchowości nade wszystko i to jest coś ważnego, coś cennego, tak żebyśmy mogli być tym ubogaceni, nie tylko, że tak powiem, wyposażyć się w pewną wiedzę. No i na pewno warto też zapoznać się bliżej z samym tekstem, bo przecież nie każdy tekst będziemy mogli tutaj przeczytać, a chyba jednak lepiej mieć to wszystko w pamięci i też może lepiej będzie wtedy nasza rozmowa w tym wszystkim zrozumiana. No cóż, więc mamy nową Ewangelię, kolejną historię o Jezusie Chrystusie. Moje pytanie, no przede wszystkim, czym różni się ta czwarta Ewangelia od tych Ewangelii, które się określa mianem Ewangelii synoptycznych, do których na przykład właśnie należała Ewangelia Marka? Na pewno warto na początku powiedzieć, że w ogóle się różni, bo o ile te synoptyczne są do siebie podobne i też stąd ta ich nazwa Mateusza, Marka i Łukasza, one mają podobne strukturę, podobne, dużo podobieństw, dużo powtórzeń wręcz byśmy powiedzieli, to jednak Ewangelia Jana różni się znacząco. Tak? Czym? Na przykład wydarzeniami, które są zawarte w Ewangelii, treścią. Treść jest dużo inna od tych pozostałych trzech Ewangelii. Treść zwykle to są pojedyncze spotkania z Jezusem w Ewangelii Jana, jakieś właśnie dłuższe rozmowy albo w ogóle jakieś wypowiedzi Pana Jezusa. To jest to, co się rzuca na pierwszy rzut oka. No, w takim zestawieniu faktycznie można zaobserwować, że około 90% czy ponad 90% Ewangelii Jana to jest tylko i wyłącznie to, co w tej Ewangelii możemy na temat Jezusa przeczytać. Nigdzie indziej, w żadnym innym świadectwie tego nie znajdziemy. Co jeszcze? Moją uwagę zwraca taki dystans. Widać, że to jest taka Ewangelia napisana z dystansu, zresztą jej czas powstania jako najpóźniejszej Ewangelii pokazuje, że pisze to ktoś z takim zamysłem przedstawienia Pana Jezusa w taki bogaty sposób. Widać ten dystans też czasowy, więc takiego doświadczenia i tego chrześcijanina i już pewnego doświadczenia Kościoła. I dla mnie jest to też bardzo ciekawe, że proporcjonalnie duża część tej Ewangelii skupia się na ostatnim tygodniu. Jerozolima, tak, prawie połowa Ewangelii. To jest od ostatniej wieczerzy do samego zmartwychwstania Pana Jezusa. I też na przykład, jeśli bierzemy pod uwagę właśnie to opowiadanie, to ostatnio była Ewangelia Marka, tam jest wartka akcja, i bardzo szybko kolejne historie krótkie. A tutaj nagle dowiadujemy się, że służba Pana Jezusa trwała ponad 3 lata. Tak. W Ewangelii Marka może pół roku byśmy mogli wywnioskować z samych tej treści. A tutaj to jest jedyna Ewangelia, która pozwala nam umieścić na jakiejś osi czasu służbę Jezusa, która trwa ponad 3 lata. I to też jest wyróżnienie, że mamy ten okres czasu służby Jezusa. Dla mnie też tutaj taką determinacją jest prolog Ewangelii Jana. Będziemy o nim jeszcze mówić w czasie naszego studium, w kolejnych spotkaniach, ale ten wstęp jest bardzo taki ważny i warto przez ten pryzmat czytać Ewangelię, gdzie Jezus jest jednocześnie bardzo majestatyczny. To jest to logos, ten logos taki majestatyczny, ale jednocześnie jest to ten, który stał się ciałem i był wśród nas. Jest tym, który jest bliskim każdemu człowiekowi i właśnie różnego rodzaju sceny przedstawiane w tej Ewangelii przybliżają takiego podwójnego Pana Jezusa. I też to, co tutaj właśnie Remek powiedział, ten większy, dłuższy okres takiego namysłu nad życiem Jezusa spowodował, że kompozycja Ewangelii Jana też jest niesamowicie poukładana. Tak. Tutaj można zobaczyć pewne motywy, które się przewijają przez całą Ewangelię. Tak jakby właśnie
autor wybrał te elementy z całego życia Jezusa, które naświetlają ten, to, co chce przekazać przez tą Ewangelię. Więc tutaj nie ma przypadków, tu wszystko jest jakby zaplanowane, przemyślane i dobór tej treści jest naprawdę jednym z kryteriów tego, tej całej kompozycji Ewangelii. Tak, myślę, że też warto będzie w ogóle sięgnąć do tego fragmentu Ewangelii Jana z rozdziału 20, jakby, który to pokazuje i na pewno do niego sięgniemy za moment po to, żeby się w ogóle zastanowić nad tym językiem w ogóle i sposobem doboru tych opowiadań. Natomiast na pewno też takie charakterystyczne w tej Ewangelii jest to, że ten sposób nauczania Jezusa jest zupełnie inaczej wyrażony niż w przypadku Ewangelii synoptycznych, tak? To jest ciekawe. Z pominięciem wielu właśnie tej mowy w przypowieściach, typowych wątków dotyczących królestwa, ale mnóstwo właśnie dialogów, szerokich rozmów, mów, które znajdują się w mowy, tej Ewangelii. Takie dosyć majestatyczne są te mowy w Ewangelii Jana, właśnie przedstawiające taki obraz Pana Jezusa jednak jako króla z pewnym dystansem, a kogoś, kto ma coś naprawdę ważnego do powiedzenia, do przekazania. Ja wam powiem osobiście, tak, że ja bardzo dziękuję za Ewangelię Jana, bo tam Jezus o wiele częściej na przykład idzie na zwarcie, jest troszeczkę inny, jakby charakterologicznie opisany. I gdyby nie było Ewangelii Jana, to może miałbym wyobrażenie Jezusa tylko takie z jednej perspektywy, taki pokorny, taki raczej udający się gdzieś na osobność, gdzieś stroniący od konfliktu, a tutaj w Ewangelii Jana niejednokrotnie Pan Jezus zdaje się w polemikę, rozmawia argument za argument i dla mnie to jest oczywiście trochę takie fajne, bo taka inna strona Jezusa jest pokazana w tej Ewangelii Jana. Patrząc sobie na te trzy wcześniejsze Ewangelie, które są obecne w porządku kanonu Nowego Testamentu, no prawdopodobnie Ewangelia Marka jest właśnie pierwszą Ewangelią, potem Łukasz i Mateusz ją rozwijają. I mamy, że tak powiem, już te trzy Ewangelie, które funkcjonują gdzieś w przestrzeni Kościoła pierwszego wieku. Jan z jakiegoś powodu decyduje się na to, żeby dodać czwarty obraz Jezusa do tej kolekcji, do tych dzieł na temat Jezusa. Jakie są bezpośrednie powody? No bo skoro jest już tych opowiadań kilka, co Jana stymuluje do tego, żeby jeszcze jedno opowiadanie dołożyć o Jezusie Chrystusie? Myślę, że odpowiadając na pytanie, powinniśmy zacząć od przeczytania tego fragmentu, gdzie Jan troszeczkę zdradza cel tej Ewangelii. Tak? I to jest 20 rozdział Ewangelii Jana, werset 30 i 31. I te wersety mówią tak. I wiele innych, tutaj w Biblii Warszawskiej, którą czytam, jest cudów, chociaż w tekście greckim są znaki, więc może przeczytam. I wiele innych znaków uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. No dobrze. Ważny tekst, bardzo ważny tekst, ponieważ pokazuje nam z jednej strony intencje, bezpośrednie powody, dla których Jan chce napisać coś jeszcze na temat Jezusa jako Mesjasza, no ale też ten fragment nam pokazuje, że bardzo selektywnie wybiera z bardzo obszernego pakietu, że tak powiem, dostępnych historii, przeżyć, nauk Jezusa i opowiada je w jakiś konkretny sposób. Dlaczego 30 werset, mówiąc o tych dokonaniach Jezusa, właśnie opisuje je w tym terminem znaki? No tak. Bo to nie jest takie typowy cud, tak, o którym czasami jest mowa, tylko to pojęcie znaku akurat w Ewangelii Jana spełnia bardzo istotną rolę. O co z tym wszystkim chodzi? No, gdybyśmy sobie w ogóle zastanowili się i odpowiedzieli na pytanie, jaka jest różnica między cud a znak. Tak? Cud to jest jakieś ponadnaturalne wydarzenie, jakieś cudowne, tak? Ale znak, on coś komunikuje, on coś przekazuje. Znaki drogowe pokazują, ostrzegają, nakazują albo zabraniają jakichś zachowań na ulicy. Tak? Jak jest dyrygent, on posługuje się rękami i daje znaki albo batutą, tak, całemu chorowi, w jaki sposób śpiewać. I tutaj widzimy, że Ewangelia Jana pokazuje pewne wydarzenia, pewne słowa Jezusa przekazuje. Jest ta warstwa tego, co się dzieje, ale ona jeszcze coś więcej mówi, coś więcej komunikuje, a tutaj Jan pisze, że ona komunikuje to, kim jest Jezus, jest Mesjaszem, Chrystusem, Synem Boga i że kiedy wierzymy, kim On jest, tak, rozumiemy i przyjmujemy, to możemy mieć życie, wierząc w Niego. Tak? I to są te dwa cele.
tak tutaj bezpośrednio wyrażone. Tak, Jan jasno wskazuje swoją intencję, ale też przez to, że używa bardzo takiego charakterystycznego języka, on jakby jasno nas wprowadza jako czytelników, i to ciekawe, że dopiero pod koniec tej Ewangelii, do tego, że no musimy się, że tak powiem, na dwóch poziomach zastanowić nad treścią tej Ewangelii. Czyli z jednej strony będziemy mieli te opowiadania, które mówią o tym, czego Jezus dokonuje i czego nauczał, ale jednocześnie ten fragment pokazuje nam, że musimy jeszcze raz wrócić do tego i się zastanowić, jakie jest głębsze znaczenie, jaka jest, że tak powiem, druga warstwa tego tekstu. I to też bezpośrednio wpływa tak naprawdę na zrozumienie całej kompozycji Ewangelii według świętego Jana, bo w takim najprostszym, że tak powiem, kluczu, spoglądając sobie na tę Ewangelię, możemy właśnie wyodrębnić z niej ten prolog, czyli ten rozdział pierwszy, wersety od 1 po 18, ale właśnie ta druga część, czyli ta właściwa część Ewangelii, czasami jest określana mianem księgi znaku, właśnie, czyli tej konkretnej części Ewangelii, w których zostanie wybranych kilka konkretnych opowiadań. I to jest 7 takich opowiadań, więc to też nie jest właśnie cyfra przypadkowa w całym tym opowiadaniu, bo ona będzie nam tworzyła pewien obraz całości. Ewangelia z drugiej strony, nie ma przypadków. No nie ma przypadków. To jest niesamowicie przemyślana historia. Ale ta księga znaków, właśnie te pierwsze 12 rozdziałów doprowadzą nam do tej właściwej części Ewangelii, o której Remek wcześniej wspominał, czyli do tych wydarzeń opisujących właśnie to najważniejsze zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, które dokonuje się na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie. I to jest w Ewangelii Jana właśnie ta księga chwały, bo w ten sposób to jest obrazowane. No i mamy ten epilog, którym się zamknie całość Ewangelii i porozmawiamy sobie o tym wszystkim. Natomiast zaczniemy właśnie od tej księgi znaków. Może na razie ten prolog odłożymy na bok, chociaż do jednego wątku na pewno również zajrzymy. Ale skoncentrujemy się dzisiaj może na pierwszych 3 znakach, czyli na pierwszym znaku w Kanie, drugim znaku w Kanie i uzdrowieniu człowieka przy sadzawce Betesda, a na naszym następnym spotkaniu zajmiemy się kolejnymi właśnie znakami tej Ewangelii. Natomiast, panowie, jeśli pozwolicie, to zanim sobie spojrzymy właśnie na ten pierwszy znak opisany w rozdziale drugim od 1 do 11 wiersza, to ja zwróciłbym wam uwagę na taki jeden wątek, który wydaje mi się, że może być ciekawy i też jestem bardzo zainteresowany waszą opinią na temat tego spojrzenia właśnie na ten drugi rozdział w perspektywie tych konkretnych tekstów, ponieważ Ewangelia Jana w wersecie pierwszym, I pierwsza fraza, pierwsza linia tego prologu będzie brzmiała tak. Na początku było Słowo, więc każdy czytelnik Pisma Świętego siłą rzeczy zaraz przeniesie się do pierwszej księgi Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju, do tych słów właśnie Bereszit na początku, które tam wybrzmiewają, tym bardziej w podobieństwie pomiędzy tekstem greckim Septuaginty, a właśnie początkiem prologu. Więc mamy jakieś nawiązanie do dzieła stworzenia, do tego motywu stworzenia świata. Ale właściwa część opowiadania rozpoczyna się w wersecie 19. I to jest taka dość charakterystyczna kwestia, którą możemy tutaj sobie zaobserwować, że 19 werset nas wprowadzi w pierwsze opowiadanie, można powiedzieć pierwszy dzień Ewangelii, kiedy Jan jest w Betabarze, kiedy będzie chrzcił, kiedy przychodzą ludzie, słuchają jego nauczania. Ale 29 werset pokaże nam drugi dzień i czytamy na samym początku tego wersetu. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży. I potem 35 wiersz. Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi 2 uczniami, więc mamy już trzeci dzień opowiadania. 43 werset. Z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei i mamy kolejny dzień, który jest opowiedziany, zainicjowany w tej Ewangelii, więc mamy już 4 dni. Natomiast początek właśnie drugiego rozdziału rozpoczyna się słowami: a po 3 dniach odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Więc to jest niesamowicie ciekawe, jak Jan opowiada nam, wprowadza nas, że tak powiem, do tego pierwszego znaku, który zostanie opisany w drugim rozdziale. On poniekąd, można powiedzieć, wystartuje od tego na początku, a potem poprowadzi nas przez
cały tydzień i to pierwsze wydarzenie, które zostanie opisane tutaj, można powiedzieć, dlaczego rozpoczynać od wesela, od jakiegoś takiego znaku, przecież można by jakieś może bardziej majestatyczne albo właśnie, nie wiem, intrygujące albo ukazujące jeszcze większy autorytet Jezusa, jego moc, jego siła, to się zaczyna od niby czegoś takiego niewielkiego jak zamiana wody w wino, ale Jan zdecyduje się na to, żeby to wydarzenie postawić na początku i właśnie określić je jako ten znak. I teraz z jednej strony mamy ten w cudzysłowie cud, tak? Czyli to coś niezwykłego, co się dokonuje, ale ze względu na to, że to jest znak i że się dzieje, że tak powiem, w siódmym dniu tej Ewangelii, no to Jan nas zaprasza do tego, żeby głębiej spojrzeć na to konkretne zdarzenie w Kanie. No i moje pytanie właśnie dotyczy tego, co możemy odnaleźć na takim głębszym poziomie w tym pierwszym wydarzeniu opowiedzianym przez Jana, właśnie też w perspektywie tego tygodnia, który tak jest tutaj naszkicowany poprzez te konkretne sformułowania, które miałem okazję przed momentem przeczytać. Dla mnie to jest takie porządkowanie służby Pana Jezusa i porządkowanie pewnych pojęć. Tak? Na początku jest Jan Chrzciciel, którego jest wyjaśniona w ogóle misja, prawda? Czyli to jest to takie uporządkowanie tego stworzonego świata, początek porządkowania. I później wychodzi mi światło, czyli oznajmienie Jana Chrzciciela, to jest Baranek Boży. I to jest ten centralny punkt, tak jak światło było tym centralnym punktem, od którego zaczynało się później życie. Było takim źródłem życia. A później są kolejne wydarzenia, które prowadzą do manifestacji przez Pana Jezusa, kim On jest i jakie może dać na przykład odpocznienie ludziom od różnego rodzaju problemów, chociażby od takiego problemu, który pojawił się w Kanie Galilejskiej. Tak? Od właśnie to błogosławieństwo, które dał, zamieniając wodę w wino, odpoczynek, który przyniósł tym gospodarzom i świętość tego, że właśnie sam Bóg był z nimi na weselu. No tutaj mamy tą Ewangelię Jana i już w całej krasie widzimy, że tu nie ma przypadków. Tak? I układając treściowo, podkreślając pewne elementy, Jan chce nam coś pewnego też zasugerować. I na pewno ci pierwotni czytelnicy pewnie mogli skojarzyć, że mamy coś na początku i mamy siedem dni. Mhm. Tak? Czyli nawiązanie do stworzenia. I tutaj Jan jakby całą działalność Jezusa w ten sposób anonsuje jako coś ponowne stworzenie, tak? Nowe stworzenie, jakieś Jezusa jako tego, który jakiś nowy porządek wnosi. Tutaj, jeśli chodzi o Kanę Galilejską, no to mamy wydarzenie, gdzie jest wesele, gdzie brakuje wina, tak? Wielkie faux pas, bardzo krępująca sytuacja towarzyska. I mamy sześć stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju, tak, które powinny mieć wodę do oczyszczeń. A co się dzieje? Pan Jezus prosi, aby napełniono, żeby słudzy napełnili tą wodę i zanieśli do gospodarza wesela. I nawet nie wiemy kiedy, bo kiedy gospodarz kosztuje, mówi, że to jest najcudowniejsze wino. Czyli nie wiemy, kiedy ta woda zamieniła się w wino, ale widzimy coś, co robi Jezus. Nawet nie sam, ale po prostu na słowo Jezusa słudzy posłuszni wykonują te zadania i Pan Jezus tą wodę do oczyszczań przemienia w nowe, świeże wino. Tak? I tutaj wydaje mi się, że kolejny motyw tego przekształcenia, tak, nowego stworzenia, tutaj Jan pokazuje, okej, pamiętacie Mesjasza? Miał przyjść Mesjasz, miał być ten bankiet mesjański. No to macie Mesjasza. To jest właśnie Mesjasz. On wnosi nowe. On przemienia stare zwyczaje w nowe. Swoją... No właśnie. I teraz to jest ta warstwa tutaj dosłowna, a teraz warstwa teologiczna. Tak? Co oznacza ten znak? Tak? Bo to jest znak. On to nie jest tylko cud, jakieś cudowne wydarzenie. O, woda w wino. Tylko to jest znak. Oto świadczy o tożsamości Jezusa, więc ten znak coś nam mówi o tożsamości Jezusa. Jako Mesjasza, jako Syna Bożego. Tak. Tak? I ma tak. Pobudzić do wiary, zgodnie z tym, o czym mówi Jan w końcowym wersecie. I tutaj może tylko jeszcze taka właśnie ważna myśl.
żeby zrozumieć Ewangelię Jana, to trzeba ją przeczytać minimum dwa razy. Czyli pierwszy raz to jest za mało, żeby zrozumieć. I tutaj jak przeczytamy pierwszy raz i potem przeczytamy drugi, to zobaczymy, woda i wino. Przecież gdzieś później w Ewangelii już to występuje. To występuje właśnie przy śmierci Pana Jezusa. Tutaj mamy trzeci dzień. Mamy trzeci dzień też później w tej Księdze Chwały. Tak? I mamy wiele takich nawiązań. Nie nadeszła moja godzina. Ta Księga Chwały to jest określenie właśnie godzina, której najwyższa chwała jest pokazana. Tak? I więc mamy różne wyrazy tutaj zawarte w tym opisie tej sceny w Kanie Galilejskiej, które wskazują czytelnikowi, który zna całość Ewangelii, na tą godzinę chwały, na śmierć Jezusa, na to, kiedy ta woda i krew wytrysną z jego boku przedziurawionego włócznią. A zatem tutaj jest pokazane, kim jest Jezus. Już tutaj jest pokazane ta jego mesjańska tożsamość, i która daje życie przez jego śmierć. Chociaż w tej scenie dosłownych wydarzeń, które miały miejsce w Kanie Galilejskiej. No tutaj niewątpliwie takim ważnym wątkiem jest ten motyw odpowiedzi Jezusa, której udziela matce, która stawia mu pytanie, tak? Czy raczej kieruje do niego prośbę albo wskazuje mu problem, nie mają wina. Jezus mówi, nie nadeszła moja godzina. Więc widać, że tutaj już na tym etapie, właśnie jak się będzie czytał dalszą część Ewangelii, ten motyw godziny co róż będzie wracał, aż Jezus modląc się... Nadeszła godzina. Modląc się tuż przed swoją śmiercią powie, nadeszła godzina, Ojcze, uwielbi swojego Syna. Więc mamy ten taki szczególny moment i widać, że to pojęcie godzina, on można powiedzieć, że u Jana jest takim wręcz pojęciem technicznym, tak, określającym to, co się wydarzy w kontekście jego śmierci. Ale też tak się zastanawiam właśnie nad tym motywem tego wesela, tak, bo mamy tutaj przecież takie bezpośrednie odniesienia do wielu wątków starotestamentowych, mesjańskich też wątków. I Jezus jest na tym wydarzeniu, jest na tym weselu, na którym tego wina brakuje. I w zasadzie tą osobą, która była za odpowiedzialną za dostarczenie tego wina, był tak zwany architriklinos, czyli ta osoba, taki starosta, który został wynajęty albo poproszony przez młodych, przez gospodarzy do tego, żeby zorganizować to wesele. I to on był odpowiedzialny za to, żeby dostarczyć wino, żeby niczego nie zabrakło. I okazuje się, że można powiedzieć, zaniedbał gdzieś ten swój obowiązek. Być może ze względu na to, że było więcej gości niż zakładał. Jezus przybył ze swoimi uczniami. I teraz mamy taki moment, w którym w jakim sensie można powiedzieć, że Jezus wchodzi w rolę tego architriklinosa, czyli jest tym, który będzie zapewniał wino, które zostanie podane na tym weselu. Jak myślę sobie o tym właśnie w kontekście tego ostatniego fragmentu dotyczącego właśnie wody i krwi w rozdziale 18 Ewangelii według świętego Jana, to powiem wam, że to jest coś takiego uderzającego, tak? Dlatego, że my widzimy właśnie ten konkretny fragment, ten konkretny wątek, kiedy Jezus zostaje przybity do krzyża i w pewnym momencie zostaje przebity i z jego boku tryska krew i tryska woda, i to jest właśnie ta konkretna godzina. I tak sobie myślę, że to jest ten moment, kiedy Jezus dostarcza tego prawdziwego wina do tego, żeby poślubić Kościół, żeby na tej podstawie doszło do tych zaślubin pomiędzy Bogiem a jego ludem, już nie właśnie w znaku, w takim obrazowym rysunku, że tak się wyrażę, drugiego rozdziału, ale w tym właściwym wydarzeniu, do którego właśnie te znaki mają nas prowadzić. Niesamowita głębia, tak, prawda? Tak, też to wesele, może to też taka daleka analogia, ale jest dla mnie też taką pewną analogią usprawiedliwienia z wiary. Tam, gdzie człowiek nie może nic dać od siebie, tam, gdzie właśnie ten gospodarz wesela był bezsilny, tam wkracza Pan Jezus i dostarcza to wszystko, czego potrzeba do tego, aby wesele dalej było udane. Podobnie jest z naszym zbawieniem. Tak, tam, gdzie my jesteśmy już bezsilni, nie możemy nic przynieść,
żadnego naszego czynu, żadnego dobrego uczynku. Tam wkracza Pan Jezus ze swoją ofiarą i ze swoją przemianą właśnie daru łaski. Jeszcze abstrahując od takiej wielkiej teologii, tutaj mamy też po prostu pokazanego Jezusa, który odpowiada na potrzebę. Widać tą empatię, widać, że czyta sytuację i wie, co jest potrzebne, rozumie jakby skalę problemu, odpowiada na nią. I to też jest taką cechą Ewangelii Jana, gdzie Ewangelia Jana jest praktycznie napełniona bezpośrednimi kontaktami Jezusa z ludźmi. Tak? Wcześniej, kiedy Pan Jezus powołał swoich uczniów, tak, to pójdźcie i zobaczcie, przyjdźcie i zobaczcie. Tak? Spędźcie ze mną czas, czy jestem Mesjaszem, czy nie, kiedy ci pierwszych uczniów powołuje. I to też jest taki motyw, który się przewija przez całą Ewangelię Jana, że Jezus jest blisko ludzi, rozumie ich i odpowiada na ich potrzeby. Tak, w tym kerygmatycznym znaczeniu też to miejsce, w którym się to wydarzyło, prawda? Wesele. Miejsce, gdzie ludzie zaczynają swój związek małżeński. Gdzie gdyby to wesele zakończyło się porażką, to ta opinia o ich nieudanym weselu ciągnęłaby się za nimi przez długi czas w swojej lokalnej społeczności. I to jest też taka ilustracja, tak jak Pan Bóg był na początku samego małżeństwa, przy stworzeniu człowieka, tak też tutaj Pan Jezus już na początku rozwiązuje pewien problem i jest w stanie dzisiaj też rozwiązywać różne problemy małżeńskie, które się pojawiają na różnych etapach tego małżeństwa. Widać, że czasami nawet na samym początku. Dokładnie. Jeszcze gdybyśmy mieli tak porównać z Ewangelią Marka, tak? Tam Pan Jezus, jeszcze muszę iść do tego miasta, zaraz udał się i zaraz. A tutaj Pan Jezus ma czas pójść na wesele ze swoimi uczniami. Siedzi między ludźmi. Tak, tak. I jest między ludźmi i ma czas. I mówi, a sorry, no, ale jestem umówiony, mam kazanie w tym mieście. Nie będę na waszym. A nie, Pan Jezus tutaj przyjeżdża. No, przychodzi z uczniami, przebywa na weselu. Wesela trwały wtedy. I Pan Jezus jest na tym weselu. To jest też piękne. Po prostu Jego obecność. Tekst na pewno też pokazuje nam to, że Jezus na koniec ma coś lepszego, tak? Bo tak. To sformułowanie, to zdanie starosty weselnego Archytukilnosa, tak? Z tym pytaniem, że no właśnie, na koniec zawsze daje się to, co gorsze, na początek daje się to, co lepsze. My tutaj widzimy to odwrócenie. Ja powiem wam, że dla mnie to też jest jakaś taka bardzo pozytywna i ważna myśl, bo my często tutaj żyjąc w tym świecie myślimy, że to, co tutaj mamy, to jest już wszystko, tak? I ile można z tego życia urwać, zabrać, to jest to nasze. Natomiast no właśnie Pismo Święte nam pokazuje i te przykłady Jezusa nam pokazują, że to, co najlepsze jest przed nami, że jest jeszcze jakaś perspektywa przyszłości i nie tylko w kontekście tego wina, które tutaj się pojawiło, ale też w kontekście właśnie tej zapowiedzi tego właściwego wina, bo ten motyw dotyczący tych 6 stągwi napełnionych wodą, które się przemieniają, tak, i następuje to przeobrażenie. No potem, ja powiem wam, że jak czytałem to opowiadanie, to mi brakowało tej 7 stągwi, tego 7 zbiornika, ale kiedy dochodzi się do końca Ewangelii, widzimy właśnie w tym 19 rozdziale, kiedy Jezus jest ukrzyżowany i z tego jego boku tryska tak krew i ta woda, to myślę sobie, że to jest właśnie ten brakujący element, ku któremu nas chce Jan w tym opowiadaniu poprowadzić. I to jest z jednej strony początek, pierwszy znak, który jest nam dany i tekst nam mówi o tym, że był to pierwszy znak, który był dany, na podstawie którego jego uczniowie uwierzyli. Ale Ewangelia Jana nas poprowadzi zaraz ku drugiemu znakowi i co ciekawe, że przecież jest właśnie znak, który się dokonuje jakby w tym samym miejscu, bo otwierając sobie rozdział 4, to w rozdziale 4 od 46 wiersza przeczytamy, że znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino, więc mamy, że tak powiem, zainicjowany ten konkretny punkt i od razu to powiązanie z tym pierwszym wydarzeniem i końcówka tego fragmentu
i uwierzył on sam oraz cały jego dom. Był to już drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. Więc Jan umieszcza drugi znak, umieszcza go również w kontekście Kany. Widzimy, że ten pierwszy był związany z skazaniem na śmierć Jezusa Chrystusa. A tutaj mamy inne wydarzenie, zupełnie innego, że tak powiem, kalibru, innego charakteru, bo to jest moment, w którym przychodzi ojciec z prośbą dotyczącą syna, który choruje i który jest bliski śmierci. Jezus będzie go uzdrawiał. Jakie to wydarzenie i jego głębsze znaczenie Jan chce właśnie uwypuklić nam w tym opowiadaniu, też wiążąc tę konkretną historię z tym pierwszym znakiem w Kanie. No tutaj znów nie ma przypadków w Ewangelii Jana, tak? Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, czy znak, drugi znak też w Kanie Galilejskiej. Tam wesele i radość, tutaj no rozpacz i smutek, bo dziecko jest bliskie śmierci. I pomiędzy też jest na przykład w nocy przychodzi Nikodem, o północy, tak, w środku nocy, a w następny rozdział mówi o Samarytance, która w środku dnia, tak, to mężczyzna, kobieta, te kontrasty są widoczne, jak tutaj wszystko jest ciekawie ułożone, ale jeśli chodzi już o tą scenę, no to tutaj mamy osobę w Kanie Galilejskiej, w Kanie Galilejskiej jest Jezus, w Kafarnaum jest ten dworzanin, więc to jest odległość jakichś 25 kilometrów w linii prostej, i on idzie do Jezusa i go chce ściągnąć do siebie, żeby Jezus uzdrowił jego chorującego, bliskiego śmierci syna. Tak? I tutaj jest taka, nie wiem jak to zrozumieć, ja powiem wam jak ja to rozumiem, bo kiedy on prosi, aby Jezus uzdrowił jego syna, werset 48 mówi, i wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, to jest jedyny raz, kiedy słowo cud pada w Ewangelii Jana, nie uwierzycie. I nie wiem, ja sobie wyobrażam, że Jezus się tak rozkręca i zaczyna mówić kazanie, tak? A on mówi, Panie Jezu, teraz kazanie może potem, tak to sobie wyobrażam. Mówi, rzecze do niego dworzanin, Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Tak, czyli musimy na sygnale karetką jechać, żebyś pojechał tam, dotknął się go, uzdrowił go. Ale co się dzieje? Pan Jezus mówi, idź, syn twój żyje. I to jest takie piękne, bo ten człowiek odchodzi, bo jest napisane, że on uwierzył słowu, które powiedział Jezus. I kiedy wraca, wraca jakoś powoli. Następnego dnia spotyka go jeszcze w drodze jego jacyś słudzy i mówią, o której godzinie się polepszyło jego synowi. Mówią, twój syn twój żyje. I on poznał, że to jest ta godzina, kiedy Jezus powiedział, syn twój żyje. I to jest ten drugi znak, że Jezus uzdrawia bliskiego śmierci. Praktycznie daje mu życie syna. To jest, myślę, że to, też tutaj mamy takie przesłanie potrzeby doświadczenia wiary. W Kanie Galilejskiej mamy uczniów, którzy uwierzyli, mimo że wcześniej oni słyszeli o Jezusie, widzieli go, spotykali, słyszeli informacje jeden od drugiego. Tutaj wszyscy mieli okazję zobaczyć cud. W Galilei mamy we wstępie do tej historii informację o tym, że Pan Jezus przyszedł z Judei i razem za nim przyszli ludzie z Galilei, którzy widzieli działalność Pana Jezusa w Judei. I wierzyli w Niego, dlatego wierzyli widzieli. Wierzyli w Niego, ale gdyby oni tylko przekazali słowa swoim rodakom w Galilei, a być może byłoby to za mało, więc Pan Jezus daje znak, potwierdza to, kim jest, o kim mówią ci ludzie. To słowo weryfikowane właśnie przez Ojca, on się mógł przekonać o tym, że Pan Jezus działa słowem na odległość. Prawda? Kiedy to była ta sama pora, kiedy od razu wypowiedział, wtedy jego syn został przywrócony życiu, przywrócony zdrowiu. To jest taki też taka potrzeba weryfikacji wiary, no, może inna niż w przypadku Tomasza tam pod koniec Ewangelii, ale właśnie zobaczenia, jak Bóg działa w naszym życiu. Nie tylko przekonania teoretycznego, nie tylko na podstawie słowa, ale zobaczenia, wypróbowania tego słowa, jak Bóg działa. I tu jest coś kluczowego, bo jak na samym początku mówiliśmy, że to jest ta ostatnia spisana Ewangelia, gdzieś może pod koniec tego pierwszego wieku, to patrząc na jej treść, na te znaki, kiedy widzimy, że Jezus działa na dystans, tak? Mamy Kanę Galilejską. Pan Jezus nie podszedł, nie wrzucił tam nic, nie mieszał tej wody w stągwiach, tak? Pan Jezus mówi i się dzieje. Ten dystans nie stanowi problemu. Czyli mamy tutaj przesłanie dla tych, którzy nigdy właśnie nie widzieli Jezusa, nigdy nie słyszeli, nie dotykali Jezusa, że Jezus może być
tym, jakim był, kiedy był tu na ziemi, również w życiu tych następnych pokoleń wierzących, że ten dystans nie stanowi dokładnie problemu. Tak, dokładnie o tym też pomyślałem. Właśnie pisana Ewangelia do drugiego pokolenia chrześcijan, prawda? Albo jeszcze dalej. I każdego następnego. Ale przede wszystkim ten bezpośredni kontekst. Drugie, trzecie pokolenie. To nie są ci, którzy widzieli działalność Pana Jezusa, którzy już może nie mieli do czynienia z uczniami, którzy widzieli, ale musieli tę wiarę odczytać na nowo i dlatego są tutaj takie zachęty. I jeszcze takie droczenie się jakby z takim czytelnikiem właśnie późniejszym, bo ja w XXI wieku, jak czytam, gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił, to ja myślę, ale ja nie widziałem, chciałbym mieć wehikuł czasu, chciałbym się przenieść, zobaczyć to, ale no nie mam takiej możliwości. Ale tutaj właśnie Jan pisze tą Ewangelię, nie mieliście takiej możliwości, nie byliście tam w Jerozolimie, kiedy Jezus był. Ale on może działać w waszym życiu, on jest bliski. Spotkał się wieczorem z Nikodemem, spotkał się w samo południe z Samarytanką, zobaczył problem na weselu, zareagował na problem doważanego, którego syn chorował 25 kilometrów dalej. On może też widzieć wasze problemy, może być w waszym życiu, może być obecny w waszym życiu, tu gdzie jesteście, w XXI wieku. Ja też sądzę, że taką nieprzypadkową kwestią właśnie dotyczącą tych dwóch pierwszych znaków, które są tutaj jakby zaznaczone, to, że z jednej strony właśnie po takiej lekturze całości, kiedy czytelnik albo słuchacz Ewangelii dotrze do końca i będzie musiał mentalnie wrócić do jakichś początków, żeby je przemyśleć na nowo, to ten pierwszy znak będzie rozpatrywał w kontekście krzyża, ale ten drugi znak będzie się wiązał jakby z tym, że Jezus ratuje dziecko od śmierci. I myślę sobie na przykład o tym, bo prolog Ewangelii Jana tak naprawdę to jest taka mapa teologiczna i taka mapa nawet formy dla całości Ewangelii, że centralną myślą tego prologu Ewangelii Jana jest to, że ten, kto uwierzy, będzie żył i dzięki temu, że wierzy, stanie się dzieckiem Bożym, które właśnie ma możliwość żyć, które się narodziło na nowo. To 12 i 13 werset. Tak, i to jest z jednej strony to serce, ale ono pokazuje właśnie, że istotą Ewangelii jest życie. I tutaj właśnie widzimy, że z jednej strony Jezus umiera figuratywnie, obrazowo w Kanie, tak? Ale tutaj widzimy, że przynosi życie. I zastanawiam się właśnie nad tym, czy czasami to uwypuklenie tej Kany i powiązanie tych dwóch wydarzeń nie jest między innymi po to, żeby na samym początku już pokazać, że całą istotą Ewangelii dobrej nowiny i tego życia, które zostaje przyniesione, jest to, czego dokona Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. To są dwa pierwsze znaki, które mamy tutaj w Ewangelii Jana w rozdziale drugim, w rozdziale czwartym. No i trzeci znak, który nam Jan opowie, znak przedstawiony, opisany w rozdziale piątym od wiersza 15. Czyli uzdrowienie człowieka, który znajduje się przy sadzawce, no to jest człowiek, który od 38 lat nie może się do tej sadzawki dostać. Z jednej strony znowu, króciutko sięgnijmy do tej takiej warstwy historycznej, do tego opowiadania, ale potem jakbyście mogli się podzielić też jakimiś swoimi przemyśleniami na temat takiego głębszego znaczenia tego tekstu. Tu mamy sadzawkę, mamy zgromadzonych chorych, tak? I mamy tego jednego chorego, który no, ma problem, ponieważ no, nie potrafi chodzić. Tak? Jest sparaliżowany, dotknięty tą chorobą od 38 lat. I teraz mamy Jezusa, który przychodzi w sobotę. Nie musiał tędy przechodzić, ale tak jakby jest świadomy, że jest ten człowiek, cierpiący człowiek, przychodzi do niego i pyta się, czy chcesz być zdrowy. I on powiedział, panie, no. I tutaj pojawia się... pytanie. Tak, i pojawia się też ten problem z tą sadzawką, że oni tutaj czekają na poruszenie wody i tak dalej. A Jezus rzecze mu, znów mamy słowo Jezusa, wstań, weź swoje łoże i chodź. I co się dzieje? I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. Tak? I to jest... ta warstwa, co się dzieje, tak? tego znaku. Co nam to mówi o Jezusie jako o osobie? Co to mówi o nim też w jego relacji do nas? Przede wszystkim może Pan Jezus tutaj przywraca obraz Ojca. Dlatego, że no, spróbujcie sobie wyobrazić samopoczucie ludzi i wyobrażenie o Bogu,
ludzi, którzy siedzą przy sadzawce i wierzą, że Bóg uzdrowi tylko jedną osobę, która gdy się tam woda poruszy, gdy gdzieś stąpi anioł według ich przekonań i taki swoisty wyścig kalek, przepraszam za wyrażenie, wyścig kalek, tak? Gdzie ci ludzie idąc na czworakach, kulejąc, depczą siebie nawzajem, kto pierwszy trafi do tej sadzawki, ten będzie uzdrowiony. Co ci ludzie mogli myśleć o Bogu? Jezus tym cudem przywraca obraz Boga. Jezus trafia do najsłabszego z tych ludzi. 38 lat przewlekłej choroby i ciągle 38 lat przegranych wyścigów. Ciągle ostatni. Tak. To jest ktoś, kto patrzył na tych ostatnich, na tych najsłabszych i był z tymi, którzy byli najsłabsi, którzy absolutnie sobie sami nie dawali rady. I tutaj Pan Jezus manifestuje swój charakter i charakter Ojca. I też porównując to z Ewangeliami synoptycznymi, gdzie no Jezus używa dotyku tak często, a tutaj widzimy, że Jego słowa są tak dobre, jak Jego dotyk. Pierwszy znak, drugi znak, trzeci znak, wszystko się dzieje na słowo Jezusa. I posłuszeństwo, wykonanie tych słów. Tak? I jak nawiązując do prologu, logos, tak na początku było słowo. Przez przypadek wyrażony, opisany poprzez tak, właśnie... Tak, w tym Biblii hebrajskiej mamy, że Pan Bóg tworzy słowem, a tutaj widzimy, że Pan Jezus działa słowem. I to jest znów też ten taki motyw, który my dzisiaj mamy słowa Jezusa, możemy je czytać, możemy żyć zgodnie z nimi, tak? Mamy możliwość też zaprosić Jezusa do swojego życia i Jezus tą niewidzialną swoją obecnością będzie mieszkał w nas, tak jak też obiecuje w Ewangelii Jana. I Jezus, tak jak wtedy był właśnie obecny w tym życiu tych ludzi, tak może być obecny w naszym życiu. I nasza wiara może być tak samo wartościowa, jak wiara tych pierwszych świadków działalności Jezusa. Pan Jezus troszczy się o tego człowieka dalej, tak? Daje mu rady. Tylko proszę, idź i nie grzesz więcej. Zmień swoje życie, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Nie zostawia człowieka na poziomie tylko załatwionej doraźnie sprawy. Ale jest z nim przez cały czas. Ja myślę, że te trzy pierwsze znaki, które pojawiają się właśnie w Ewangelii Jana, one, każdy z nich oczywiście, jak widzieliśmy, on ma do powiedzenia coś bardzo konkretnego o Jezusie jako Mesjaszu, o Jezusie jako Synu Bożym, ale też no tak naprawdę mają chyba poprzez to świadectwo, które jest dawane, tak? Bo to jest świadectwo dawane przez tych, którzy mieli okazję tego doświadczyć, do tych, którzy nie spotkali Jezusa, ale pokazać im, że rzeczy, o których jest mowa w tej Ewangelii, one są wiarygodne i mogą zaufać, nawet jeśli są z dystansu, jeśli są daleko. Jeśli zaufają, no właśnie, to przez tę wiarę stają się dziećmi Boga i przechodzą ze śmierci do życia. Nie będą sądzeni, to wiele wątków, które właśnie Ewangelia Jana nam przedstawi i opowie. No i cóż, to też jest dla mnie takie chyba znaczące i niezwykłe, co czytaliśmy w tym drugim znaku, że Jezus czasami pewne rzeczy zrobi po to, uczyni po to właśnie, żeby wzbudzić wiarę. I to mi też coś pokazuje, że Jezus nie czeka na naszą wiarę w takim znaczeniu, że musimy ją z siebie wygenerować czy wyprodukować, bo jak jej nie mamy, to jej nie mamy. Łaska zawsze przychodzi pierwsza. Te wszystkie znaki, co Jezus robi, on to wszystko czyni po to, żeby właśnie doprowadzić do momentu, kiedy ta wiara może zakwitnąć, żeby nas do tej wiary wezwać, a przez to obdarować życiem. I to są te pierwsze trzy znaki, które sobie omówiliśmy w Ewangelii Jana, mają swoje znaczenie, mają swoje przesłanie. Przed nami cztery kolejne i na naszym kolejnym studium będziemy mogli się przyglądać kolejnym czterem historiom. I mam nadzieję, że ten cały obraz właśnie tej księgi znaków lepiej da nam poznać istotę Ewangelii, lepiej zrozumieć postać Mesjasza i jednocześnie właśnie, że te opowiadania spełnią to, do czego zostały przeznaczone, czyli wzbudzą wiarę w nas, którzy jesteśmy czytelnikami, słuchaczami tej głębi, którą Jan tutaj wyraża. Remku, gdybyś mógł w dwóch słowach pomodlić się o błogosławieństwo dla nas, dla naszych słuchaczy. Drogi Boże, dziękuję Ci za Pana Jezusa objawianego w Ewangelii Jana. Za to, że jest tym, który wchodzi wewnątrz naszych problemów. Zarówno tych małżeńskich, jak i zdrowotnych. Za to, że
manifestuje swoją moc i pokazuje, jak jesteś dla nas bliskim Bogiem. Proszę Cię o takie doświadczenie, o to, abyśmy widzieli Twoje znaki w naszym życiu i wierzyli w Ciebie. Proszę o to w Jego imieniu. Amen.